ważne, hippika, więc zawody hippiczne, czyli zawody koni, można powiedzieć, koni i jockeyów. No i w tej sprawie gości znakomitych mamy ze Stadniny w Białce. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan Lucjan Cichosz, szef Stadniny, pan Artur Kaczmarek, zawodnik, jockey, jak rozumiem? Zawodnik, jockey. Aha, i dobrze, i pan Dariusz Sulowski, trener. To panie Dariuszu, pan jest trenerem pana Artura, czy bardziej konia? Jedno i drugie, bo oprócz tego, że jestem trenerem, to również startuję w barwach LKS Białka. No i udzielam treningu właśnie zawodnikom. A ten trening, panie Lucjanie, przyda się w ten weekend szczególnie komu i dlaczego? W ten weekend, czyli 6-7 w Białce, organizujemy zawody sportowe. I sobotę od godziny 10 zapraszamy, natomiast w niedzielę od 11. Zawody polegać będą skoki wzwyż. Zaczną się od poziomu 70 cm i najwyżej do 120, czyli w niedzielę. 120 to dużo? To jakiś rekord, czy na świecie wyżej się skacze? No, wyżej się skacze, to są takie zawody regionalne, prawda? No i pierwsze w tym sezonie halowe. I zaczynamy najwyższy konkurs, to będziemy 20. Czy zapisy na te zawody jeszcze trwają? Gdzie można uzyskać informacje na ten temat? I kto może w nich wziąć udział? W zawodach może wziąć udział każdy zawodnik zgłoszony w Lubelskim Związku Jeździeckim. A, czyli trzeba mieć własnego konia? No niekoniecznie własnego, można też mieć klubowego. Będziesz moim koniem, tak? Konia niestety nie mam. Tylko, że ja troszeczkę wiem. Wypożyczymy. No to dobrze, to już wiemy kto, jak i na czym, jak się okazuje. No tak się zastanawiam, chyba państwo naszej pogody nie oglądali. Weekend ma być ładny, a skoki w hali się odbywać będą. Dlaczego? Jest trochę już i zimno, natomiast hala ma odpowiednie podłoże. I na pewno jest to teren też zabezpieczony przed śniegiem, przed mrozem, przed deszczem. W tej chwili różnie już może być, więc zawody robimy w hali. No właśnie, i do takich zawodów w hali, czy też na zewnątrz, jak należy się przygotowywać? Bo ciężko mi sobie wyobrazić, że można wpływać jakoś szczególnie na konia, tak jak na przykład na człowieka, na piłkarza w drużynie. To znaczy, no halowe zawody mają to do siebie, że koń musi być przyzwyczajony do zamkniętej przestrzeni. Przez kilka miesięcy, prawda, wiosennych, letnich, na otwartych przestrzeniach były trenowane i startowały, no a tutaj pod dachem, prawda, i ograniczone ścianami, czyli no, taka specyficzna atmosfera. Czyli koń musi być przyzwyczajony do tych warunków. Natomiast jest ten plus, że na kwarcowym podłożu, jakie w hali mamy, to no, po prostu jesteśmy niezależni od warunków atmosferycznych. W razie deszczu czy mróz, gdyby ścisnął, to halowe podłoże po prostu jest bardziej nośne dla koni. A czy to znaczy, że w hali jest mniej miejsca, mniej osób będzie mogła te akrobacje, ewolucje podziwiać? Nie, jest miejsce też przygotowane dla widowni i sądzę, że w każdym takich zawodach wystarczająco odpowiednia ilość miejsca jest dla widowni. No właśnie tak się zastanawiam, jak nakłonić konia, żeby 1,20 m pokonał? Czy od czego to zależy? No zdecydowanie od treningów, prawda? Trzeba trenować z tym koniem wcześniej dużo, no i później wszystko wychodzi na zawodach. Tak samo no, koń może mieć gorszy dzień, może słabiej wychodzić, prawda? To musimy się zgrać już z koniem. W naszym studiu przed chwilą gościł pies i tutaj takim elementem motywacyjnym był kawałek chrupka bądź kiełbaski. A w przypadku konia, no właśnie, o to gdzieś tam pytamy. No, chyba nie mamy. Marchewka na kiju. Wysoko podrzucona. Kostki cukru. Kostki cukru. Też można wynagradzać konia. Mhm. Właśnie tak się zastanawiam, jakie konie możemy zobaczyć, jakich gatunków, jakich odmian w tych zawodach. Konie to w Białce są różne. Najwięcej mamy koni czystej krwi arabskiej, ale są też i ślązaki, są kucuły. Także jeżeli chodzi o skoki, to na pewno najwięcej biorą udział konie półkrwi. No właśnie, ale tak troszeczkę trzeba by chyba taki mit obalić, bo mówi się, że te konie czystej krwi arabskiej to takie, powiedziałoby się, salonowe pudelki, takie delikatne konie. One się świetnie sprawdzają też w wysiłku, prawda? Oczywiście. I nawet na biegach długodystansowych
ponad 100 km też biorą udział konie czystej krwi arabskiej. Po prostu trzeba odpowiednio ich przygotowywać, ćwiczenia. Ale koniec na pewno również dostosowany do takich działań jak skoki. Chociaż jest niższy, na pewno te wysokości będą ograniczone dla Arabów, ale dlaczego nie? Też skacze. 6 i 7 mamy zawody, więc na pewno warto będzie odwiedzić Białkę. Zastanawiam się, czy Białka oferuje jeszcze coś właśnie pod tym kątem, może niekoniecznie w dziedzinie zawodów w okolicy, czyli na przykład... Prowadzimy też jazdy rekreacyjne. A, właśnie. Tutaj jest trener, ja jestem instruktorem rekreacji, także czyli zapraszamy wszystkich od podstaw. Mamy koniki kuce, spokojne, hucuły, także od podstaw do zawodowstwa później, tak jak my. Właśnie, wszystko można zacząć u nas. My tutaj na Lubelszczyźnie z Białki jesteśmy dumni, ale oglądają nas widzowie na całym świecie przez internet i większości z nich Białka to się z Białką Tatrzańską kojarzy. Jak do was w ogóle dojechać, jak tam się znaleźć? Kierunek to jest Zamość. Po drodze jest Krasnystaw. Białka jest nieopodal Krasnego Stawu. No właśnie, i tam nieopodal Krasnego Stawu można w weekend popatrzeć na piękne, atletycznie przygotowane konie, ale także na co dzień można tych wszystkich atrakcji hipicznych, można powiedzieć, zaczerpnąć. Można również, jest bardzo krajobraz fajny, bo jest las, są stawy, jest rzeka, także w tym momencie można rekreacyjnie dać sobie luzu. No ja się tak zastanawiam, bo... mamy obraz takich ludzi, taki dość pobieżny, którzy jeżdżą na koniach, skaczą na koniach, ścigają się na koniach, że to są osoby jednak dość wątłej postury. Zakładam, że ja już szans bym nie miał, też dlatego, że już w zaawansowanym wieku jestem. Kiedy należy zacząć przygodę z koniem? Nie, tak, to właśnie ten wzrost to jest przypisywany jockeyom, czyli jeźdźcom koni wyścigowych. Tam oni są ograniczeni ciężarem, tam 50 parę kilogramów z siodłem maksymalnie mogą ważyć, natomiast jeździectwo, które my uprawiamy, czyli wszechstronny konkurs konia wierzchowego, biegi terenowe, nie ma ograniczeń, jeżeli chodzi o wzrost, o wagę. A to ja już widzę. Dwukrotny mistrz olimpijski, Mark Todd, ma ponad 2 metry wzrostu. No to dobra, to ja sobie już wyobrażam minę konia, jakbym na niego wsiadł i kazał mu 1,5 metra przeskoczyć. Bo... No tak, tak. Może nie byłoby aż tak. Jeżeli byłbym dobrze wytrenowany, na pewno dałby radę. Ale i pan też musiałby potrenować parę lat do tego. Ćwiczenia mistrz. Niewątpliwie, szanowni państwo, to wiemy, co ciekawego dziać się będzie w weekend w Białce, to zobaczmy, co ciekawego także na naszej antenie, a dziś to, co zdarza się raz na 2 tygodnie, przestrzeń dźwiękowa. Długo zastanawialiśmy się nad tym, jak nazywać ten zespół. Nazwa to...